Witam w kolejnym odcineczku serii God of War z Karkusie. Takie ulepszenia nam wleciały. Czekaj, a to co nam daje? Czy to słabsze? To nie chcemy tego, to walić tam. Magiczny nabiornik. Zmniejsza siłę, czas odnowienia, plus 5. Brona. Dobra, niech będzie. Enter, wybierz. Na razie niech tak będzie. Lecimy dalej z tymi. W gazie, no jest w gazie. Dobra, lecimy dalej z fabułą. A, tu już wchodziłem, tylko się cofałem. Bo nie pomyślałem wcześniej, a teraz już myślę. Więc lecimy. Pyk. Dobra. Cyk, cyk, pyk. Dobra. Teraz tam mam iść teoretycznie, ale sprawdzę, co tu jest. A tu też są skrzynki te jakby zablokowane. A nie, teraz co tu jest? Bo tu jest coś tego niebieskiego. A czy to też w takim razie przypuszczam, że jest do zrobienia, a nie teraz, bo tu jest jakaś blokada. Chcesz? Tak, no to ci to trzeba poczekać. O kurde. Ci to trzeba poczekać po prostu. Dobra, wyleczymy się, póki mamy chwilę, tak, żeby jak będzie walka jakaś z dupy, żeby nie mieć pół HP. Oho. Dobra. O! No dobra, bo ja nie mogę. No. Czekaj, bo to jest. Gdzie ona jest? Dobra, dawać ją, bo. O kurde. Czy ona zamarznie? O. Ej, czemu nie zamarzła? Czy to jest jakaś szansa na to? Albo nas spowolniona? A, ale nie zamarzła. No. No dawaj go. Dobra. Dobra. Dobra, co tu mamy? Co tu mamy? Jakaś kulka? Co to jest? No dobra, ale. Dobra, to walnę po prostu. O nie. A, wrócimy później. To się przyda, wrócimy później. Okej, okay, czyli ziomek mówi, że to później. To nie będziemy tu siedzieć w takim razie. Czasami trzeba młodych posłuchać, no nie. To też później. Tak. Czyli to też później, dobra, dobra, czy idziemy w inne miejsce znowu. To tu jeszcze coś jest i tu lecimy. A tu jest. Dobra, 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 dobra. Myślisz, że teraz, pod koniec naszej wyprawy, mógłbym ją ponieść? Mówiłem, że nie. Czemu? O, mówię o mamie. Znaczyła więcej. Co? Znaczy, znałem ją lepiej. Ty dużo polowałeś. Lepiej dla ciebie, żebyś zamilkł. No, oj. No, to było ryzykowne, co powiedział. Dobra. I to wygląda, jakby tego młodego wydupcyło. Bo on chyba spadł. Ten ziomeczek. To się rozwa... Dobra. Tego się nie spodziewałem. Że mi... To chyba już wiem, że takie te trzeba rozwalać tym. Że trzeba rozwalać. Z odległości. Wydupcyło w kosmos. Dobra, no.
Okej, okay, okej, okay. To już wiemy, że takie coś trzeba... trzeba z odległości, no. Dobra. No, teraz się wydaje, że można po tym... strzale. Czekaj, tu nic nie było. Dobra, ale... jak tam przejść? Tam mogę przejść? A, czekaj, pewnie trzeba zrobić tak. Aha. Ja to jednak myślę. Kto jak to? O kurde. Aha, patrzcie, też myślę, pa. Nauczyłem się z poprzedniego odcinka, że trzeba myśleć. I dodaję rezultaty, daję rezultaty. Big głowa, big brain. Szarża białego niedźwiedzia. Okej, okay, nowy... okej, okay, to wiesz, że tak starczy. To nie, to wciąż lepsze. Jak to się dodawało? Broń, cyk. O! I kurde, to jest fajne, ty. A to mam. A nie, mam do tych hel. Tylko to jest szybsze. Ale tak mało tego używam. Niech se będzie tak. A nie zmieniłem tego. A nie, jest dobrze, prymitywna. A i to można ulepszać w ogóle. Dobra, ale to na razie jest git. Dobra, uleczymy się. Aż mi się nie zrespiło, to zaraz się uleczymy. Ej, to jeszcze można rozwalić. Ja jestem rozwalator. Tyk. Czy tu coś wybuchło, coś będzie? Nie, chyba tu nic nie ma. Dobra. Oho. Dobra, codzienny trening trzeba zrobić. Oho. Dobra. Dobra, mamy typiarę z Tindera. O poranku, która zmyła makijaż z twarzy. No to kaplica. Typiara z Tindera się wkurzyła. O kurde, jak mnie w łapę dziabnął. Co jest? Ale go dziabnął. Dobra, lecimy z gnojem. I co, na hitka go tego zrobiłem? Ja myślałem, że to będzie jakaś bitwa porządna. Tu, o. Oho, dobra, jednak się lejemy. Dobra. Typiara z Tindera nie oddaje, znaczy nie daje za wygraną. Dobra, o kur, zapiął. Ej, no uciekałem przecież. Zaraz, mam się najpierw pozbyć tych. Dobra. Najpierw muszę się pozbyć tego... tych wojowniczków śmierdzących. O. Dobra, dawać mi żyćko. O, oj. I... o fuck. Dawać mi żyćko. No. I tu. Dobra. O nie, dawać. Ej, no uciekaj. O nie. Ej, no przecież odskoczyłem. Ej, dobra, to muszę...
Ustawienia, sterowanie. Zmień. Oh fuck. To zostaje, a to zrobimy tym. Dobra. Uważaj! Teraz będzie. W sumie to bez sensu, mogłem. Dobra, to było głupie. Mogłem użyć szału na tych ziomeczków po prostu. Dobra. No, kurde, dobra, czy robi dwa takie ataki. Dobra, tu się leczymy. Dobra, no odsuwałem się od niego. O kurde, nie. Ja pitole. Dobra. Ej, czekajcie, coś mi nie pasuje z tym. Aha, dobra. Już rozumiem, o coś z tym namierzaniem, bo to jest... A to szczerze? Dobra. Boże, garnam o coś z tym namierzaniem, bo ja nie rozumiałem tego, a to mi automatycznie na tych ziemeczków celuje, ale mi to... Nie, to jest ja tego... Nie przyjemnie mi się z tym gra, szczerze mówiąc. Ej, kurde, ja w sumie... Nie, zostaw mnie, chłopie. Dobra. Dobra. Dawać mi. Dobra. Ash? Dobra, mam mało życia. Trzeba teraz tak, cyk. Nie. Ty masz zamarznąć, chłopie. Bo muszę jeszcze chwilę przeżyć, żebym miał życie. Dobra, cyk, cyk. Dobra, cyk. Leczenie, dajcie mi to leczenie. Dobra. I... Ale combo dostał na łeb. Dobra, cyk. O kurde, mi się odwinął. Nie ma tu jakichś tych kryształów do leczenia jeszcze? Dobra, ty młody, weź go. Ej no! Dobra. O! Coś się wyświetla. Dobra, chyba go robimy. Esz? Ej. Dobra, bo nie patrzę od czego lać. Dobra. Ajajajajajaj. Oho. Dobra. Nie. No nie. Chciałem kliknąć ten. Chciałem kliknąć. I co? Od którego momentu jest? No nie, no Syzyf. Syzyf. Dobra, ale już... O kur, zapiał. Dostałem w łeb jakimś kamieniem. Dobra.
co? Dobra. Bob jest out. Czemu to mnie tak bije? Halo? Dobra, tam są jakieś kryształy życia. Dobra, pyk, pyk. Już zapiał. Co, gościu, zamarzłeś? Nie, żeby... Oż ty franco, no. Nie. Nie. Dobra. Pad są dla... Sami wiecie kogo. Dla padziarzy. To normalny. Muszę więcej zwracać uwagę na te znaczniki właśnie, są kurde. Dookoła mnie. Dobra, no ty gruby, znaczy gruba. No co za tinderuwa głupia. No. Ej no. Ej. Ej, znowu mi nie działa ten... Ej, no, nie działa mi ten szał znowu. Ej, o co chodzi? Ej, no denerwuje mnie to. Ej, znowu mi nie działa ten szał. Jeszcze raz, ustawienia. Sterowanie. No. No i czemu mi to nie ten? Ej, no nie działa mi znowu ten... Dobra, i nagle zadziałało, nie? Ej, co? A jeszcze mi się zaciął i 3 razy użył ten sam atak, no nie? Dobra. Dobra, teraz ogarnę grup. Typiara z Tindera. No. Dobra. Masz pyk. Masz pyk. Masz pyk. Dobra. No kurde, jak on się odwija. Ma unpredictable. Nie żartowałem. W sumie są bardzo predictable. Dobra, kończymy. Rzut klawiaturą po raz pierwszy. Dobra, no. Dobra, laska Stendera pokonana. Dark Souls i Elden Ring są za łatwe dla mnie, wiecie? O. Dobra. Widzicie, nawet nie było trochę trudno. Nawet nie było ani trochę trudno. To było giga łatwe, giga łatwe. Mama chciała. Owszem. Dobra.
Lecimy, tam jesteś zablokowany, więc to chyba... Okej, ci to jest jeszcze te niebieskie, tego nie możemy. Tam też nie możemy. Dobra, lecimy w górę. To dym? No, nic za nic nie eksploruję. Dobra, to też na razie nic nie mogę. A tu? Skoczymy. O, nie da się. Szkoda. Tak to z tymi otwartymi światami. Cofnij się, chłopcze. I poziom dla dzieciaków ten. Musimy. Dzięki, Piotrek, za subskrybencję. Dzięki wielkie. Gdyby tu była, na pewno by nam pomogła. Moja magia jest bezużyteczna przeciw czarnemu tchnieniu. Nie da się tego obejść. Odyn się o to zatroszczył. Damy radę. Wezmę go wam. Normalnie byś się z gównobosem 15 minut bił cicho tam. Byłam zajęta leczeniem przyjaciela. O! Nie pamiętasz. Czy to jest ta słynna Fagata? Czarne tchnienie to spaczona magia, której nawet ja nie mogę rozproszyć. O, to jest Gocha Magical, która nie ma zębów. Mocy, by je przełamać. Ale tu go nie znajdziecie. Czym jest dla was ta podróż? Wszystkim. Chodźcie za mną. O! Czemu to robisz? Może widzę w was więcej z siebie, niż chcę przyznać. Może... Może pomagając wam, zdołam naprawić swoje błędy. O, czyli Fagata chce się ten... Fagata chce sobie oczyścić się z zarzutów. Mimo tego, co klasik. Mimo tego, co zrobiliście, tak. To nieźle. Gdzie musimy się udać? Do świata, za granicami tego. Kim jest Fagata? Fagata to jest sexy cipka spod Konina. Nie pamiętam, no Fagata to jest przecież. Wyruszamy do innego świata? Idziesz z nami? Tylko na chwilę. Tylko na chwilę. Oho, to tylko na chwilę. Brzmi podejrzanie. Brzmi podejrzanie. Ej, denerwuje mnie teraz, bo nie mogę biec. Chcę biec. A to muszę iść powoli. Wykorzystamy to. Greytha! Nie, Sindri mówił, że nie działa. Sindri? Krasnolud u stóp tych wzgórz. Naprawiał to, gdy przybyliśmy. Nikogo tam nie było, gdy przechodziłam. Być może skończył. Krasnoludy są bardzo zaradne. I denerwujące, jeśli są takie jak ci dwaj. O tak. O! Trzask rozwalić oczywiście. Skorzystaj z tego. Z czego? To? Co? Gdzie? Czekaj, co? A to. Dobra. No. Bez kitu. To ja właśnie dlatego się... O! A dobra, my jedziemy już, okej. Okay. Świątynia Tyra znajduje się na środku jeziora. Świątynia Tyra? To tam, gdzie się bica Tyra. Szczęście nie jest już pod wodą. Na pewno siłownia jakaś. Skąd się chodziło to stworzenie? Nikt tego nie wie. Po prostu się pojawił. Wkrótce potem przybył Thor i ich walka rozbrzmiała echem we wszystkich światach. Ostatecznie zakończyła się impasem i Thor wrócił do Odyna z pustymi rękami. Wąż pozostał i urósł tak bardzo, że opasa cały Midgard. Widzisz? Mówiłem. Od tej pory się nienawidzą. Widzisz, nie cały świat, tylko cały Midgard opasa. Cały Midgard, nie cały świat. Ragnarok? Chciałoby mnie. O, i tu jest zapowiedź kolejnej części. Wiesz, rozmawialiśmy z wężem świata. Naprawdę? Przesada. Jestem dobry z języków. Nawet tych, których wcześniej nie słyszałem. Ale gdy mówi, nic nie rozumie. Ej, to mi krasnoluda. Niestety nikt nie rozumie. Okej, okay, cofnęliśmy się, dobra. Aha. Musi być samotny. Pyk. Midgard jest światem? Na bank nie. Uwaga pod nogi. Ten, tak naprawdę... Jesteś pewna? Przechodziliśmy tędy i nie było drogi na drugą stronę. Nie, nie oglądałem. Naprawdę? Coś wam pokażę. Nie, God of War'a nie oglądałem nigdy, u nikogo w sumie. Liosta! Da się przejść. Elficka architektura. Cięciwa była skąpana w świetle Alfheimu.
Może teraz przebudzić magię elfów? Ej, trochę mnie to irytuje, że nie można szybciej iść, tylko oni tak zamulają. Nie, dopóki światło świeci swobodnie. Tędy. Chcę taki. Te korzenie. Pewnie mu ogarnie taki typiara. Z Vanaheimu? Znasz Vanaheim? Z opowieści. Mama nie mówiła dużo o Vanach. Tylko tyle, że toczą odwieczną wojnę z Asami. To dobrzy bogowie w porównaniu z Odynem i Torem. Nie ma dobrych, tuż byliśmy. Bogów, chłopcze. Myślałem, że cię tego nauczyłem. Aha. Czy co, wszystko muszę otwierać, tak? Czy to jest typowa kobieta. Trzeba otwierać drzwi, bo sama nie potrafi. Masakra. Jak się świetnie nie bawię, bawię się świetnie. Znaczy, jest okej. Okay. Tylko wolę, jak jest więcej walk z tymi bossami niż... Ja mam pad, ale mam w domu, co przywiozę, jak będę w domu i spróbuję na padzie, ale... Zobaczę. O! Jaszczurek jakiś. Jaki jaszczurek słodki, ale bym go przytulił! Mogę w niego rzucić toporem? Ups. Dobra. Myślałem, że się nie da. Skręćcie w prawo na dole schodów. Myślałem, że się nie da w niego rzucić. Przepraszam, panie jaszczurku. Dobra, czy mam iść dołem? Ja nie chciałem. Ja nie chciał, ja nie wiedział. Ale się rozbryznął elegancko. O Boże. Naprawiamy zniszczenia. Biedny, niewinny jaszczurek. Teraz wepchnij ją na miejsce. Prajkę dla jaszczurka. O! O! Też. O! To kiedy twój tata bawił się z twoją mamą i wciskał Dildosa. Nie mogę, nie ma tak family friendly content. O Boże. Cały most się obraca. Jak to jest w ogóle możliwe? Rony. Po białeczku? Nie, to po przetreningówce z KFD. Zmęczyłeś się? Jakie jest pierwsze położenie? Zawsze był bardzo silny. Jeśli chodzi o martwych, słyszeliśmy... Beka, chłopce przepcha cały most, no nie? Czym są dokładnie? To biedne, niespokojne dusze, którym odmówiono osądu i spokoju. Niby jak? Magia Vanów może ożywić zmarłych? Kiedyś mogła. Ale to... Beka, chłopce przepycha wodę pół miasta w samą świątynię. XD. O! Dobra, chyba już. Idealnie! Wracajcie na górę! Wszystko gotowe! Idealnie? Ty jesteś idealna. To było imponujące. Nie uszkodziłeś sobie pleców? Nie uszkodziłem sobie pleców. Ty no... Bez pasa to w sumie było ryzykowne. Świątynie teraz budowali giganci czy elfy? Bez pasa to było ryzykowne. To był ostatni akt współpracy. Fik. Dobra. Skończył się czas pokoju. Jeżdżamy i rozjeżdżamy. O Boże, nie mogę. O! Ej, to jest ta chata tego krasnoluda. A gdzie ten krasnolud? Cięciwa przestała świecić. Jej moc została wyczerpana. Została w niej tylko resztka magii, a my ją wyczerpaliśmy. Daj mi swój łuk. Oho. Oho, teraz młody będzie miał tą... Napełnijcie cięciwe jego mocą. Nie zapomnijcie. Okej, ci dałem młodemu, żeby mógł tym czymś strzelać. Mówisz, jakbyś z nami nie szła. Spróbuję,
ale ktoś bardzo chce uwięzić mnie w Midgardzie. Czemu? Bogowie mają mnie za nic. No. Ej, w sumie, czy... Patrzcie. Czy ona nie jest podobna do Fagaty? No trochę jest, bez kitu. Dobra, walić. Ale mu naciągnęła. Czy to tu? No, naciągnęła fest. Świątynia była zamknięta i zanurzona przez ponad 150 lat. Potrzebuje światła Bifrostu, by się przebudzić. Bifrost? I to było w tym. Bifrost był w torze. O tym coś było mówione. A nie pamiętam, co to było. Kur, zapiał. Jakieś stare drzewo. Te korzenie to chyba nie twoja magia. Istotnie. O, grzyby halucyny. I pozwalają przemieszczać się między światami. Nie ma się co dziwić, że tak jakieś się odwalają rzeczy, jak tyle grzybów rośnie. Podejdźcie do stołu. No wiem, że jest z tej mitologii, wiem. Działa? Musicie mieć to, Bifrost. Służy do podróży między światami. A, dobra, przechwytuje, tak. Zbiera i przypomniało. To było tam taki jeden Mieść chłop, miał ten Bifrost ją przenosił tych ludzi. Rzeczywiście, no. Już mnie przypomniało, co on do tej świątyni przyzywa tych ludzi. Daj mu chwilę. Świątynia potrzebuje czasu, by przebudzić się z długiego snu. To właśnie stąd i tylko stąd będziecie mogli przekraczać granice światów. Dużo eksplorować. To, co widzisz, symbolizuje się. Czy to, co powiedziałeś, znaczy, że dużo ominąłem teraz? I wieże światów, które otaczają Jezioro Dziewięciu. Wszystkie światy zajmują tę samą przestrzeń i odzwierciedlają się nawzajem. Te drzwi, wieże na zewnątrz i dziewięć światów są ze sobą splecione i współistnieją na gałęziach drzewa świata, rozdzielone światłem Alfheimu zamkniętym w Bifroście. To miejsce może skupiać i kontrolować to światło. Czy to drzewo świata? To tylko jedno z jego wyobrażeń. Nie. Yggdrasil jest czymś o wiele potężniejszym. W jego gałęzie wplecione są losy całego świata. W tym oczywiście też nasze losy. Drzewo odżywia naszą ziemię. Rosa z jego liści spływa... Okej, gruba historia wleciała. Drzewo daje życie wszystkiemu, co narodziło się wśród jego gałęzi. Jego energia zasila cykl życia całego stworzenia. Narodziny, rozwój, śmierć i odrodzenie. Jego włókna wymykają się granicą czasu i przestrzeni. Wszystko powraca do drzewa. No, tak to działa. Ale zapewne chciałbyś się o tym przekonać w praktyce. Tak. Niech tak będzie. Most, który przepchnąłeś na zewnątrz, prowadzi do Vanaheimu. Powinieneś ustawić go do miejsca, w które zmierzamy. Alfheimu. Zaraz, czy to obraca most na zewnątrz? Tak, koło obraca most, a most prowadzi do wież różnych światów, znajdujących się na jeziorze. No dobra, co przekręcę dalej. Tu nie ma wieży. I dlatego niemożliwa jest podróż do... Okej, teraz wytłumaczenie do każdego świata. Nie można rozpocząć sekwencji. Każdy świat ma runę, która otwiera wiodący do niego most. Daję wam te do Alfheimu. Teraz możecie rozpocząć podróż. Dobra. 30 minut idealnie. Na zakończenie odcinka odkryliśmy tak zwanego Bifrosta, czyli podwójnego loda. I udałem się do Alfheimu, ale to już w kolejnym odcinku. Pozdrawiam cieplutko.